Radni na ostatniej sesji Rady Miasta Bolesławca przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia miasta do partnerstwa na rzecz realizacji projektu Dolnośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Obywatelskiej. Za tym niewiele mówiącym tytułem kryje się jednak atrakcyjny dla mieszkańców program budowy magazynów energii na potrzeby odnawialnych źródeł energii. Poziom dofinansowania wyniesie w tym przypadku 70%. To jest poziom i tak bardzo duży w stosunku do tego, co mamy inne konkursy w Polsce. Na przykład NFOŚ dofinansowuje magazyny energii na poziomie 25%. Na moment, na dziś, deklaracje do udziału w tym projekcie zgłosiły gminy z terenu Dolnego Śląska i oprócz naszego akcesu, na którym Państwo będziecie głosowali, chęć wyraziła Długołęka, Gromadka, Kobierzyce, Nowogrodziec, Kąty Wrocławskie, Oborniki Śląskie, Oława, Siechnice, Sobótka i Żurawina. Projekt będzie realizowany w formule grantowej w partnerstwie z organizacją inżyniersko-projektową, Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych z siedzibą w Świdnicy, która będzie pełnić rolę lidera projektu. Łączna wartość projektu szacujemy będzie wynosiła 32 miliony złotych. Oczywiście jest to w zaokrągleniu. Dofinansowanie, jakie chcemy otrzymać, to 22 miliony 280 złotych. Udział własny w zaokrągleniu 9,5 miliona złotych przy założeniu, że będzie on wynosił 30%. Udział własny dotyczący kosztów bezpośrednich, czyli inwestycji grantobiorców w magazyny energii, będą pokrywali sami mieszkańcy w wysokości 30% od kwalifikowalnej wartości instalacji magazynu energii. Koszty dla miasta to koszty promocji projektu, doradztwa i szkoleń dla mieszkańców. Szacuje się, że w Bolesławcu będzie można przyznać od 30 do 45 grantów na utworzenie magazynów energii. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu przyszłego roku, a zakończy w grudniu 2026. Niebawem nastąpi podpisanie umów między uczestnikami tego projektu, natomiast nabór wniosków rozpocznie się 2 września.